Okej, widzowie, zrobimy sobie podsumowanko tak na szybko. Jak nam poszła ta edycja legendarnego lochu? To też pójdzie na YouTube'a, więc możecie pozdrowić YouTube'a na czacie. To po pierwsze. A po drugie, pokażę wam jeszcze statystyki jednego gracza. W sumie pewnie będzie to w tytule, więc mogę od razu powiedzieć, że Turora. No, będzie to Turor, dlatego że Turor wysłał mi dzisiaj niespodziewanie swoje statystyki z EU9 z legendarnego lochu, więc wam pokażę, ile razy zrobił, jak to u niego wyglądało i jak teraz wygląda jego postać, ale to zaraz, tak na szybko. Mamy EU1, mamy Paladyna, no i co? Na Paladynie w całości się przebraliśmy, na Paladynie mamy w całości nowe itemki, oczywiście jeszcze długo tutaj będziemy stopować lożki, więc jakieś tam pozostałe legendarne itemy wrzucałem do Wiedźmy, żeby po prostu, no wiadomo, zgarnąć sobie 20 milionów golda zamiast 10 i robiłem tak na każdym koncie, na którym stopuję lochy, jeszcze mi daleko do końca stopowania. Także no, także tak to wygląda na Paladynie. Cały przebrany, no i statystyki z Paladyna. 27 razy przeszedłem, tutaj dwójeczka. Tutaj mamy, ile pokonaliśmy wrogów, ile epickich itemków i ile golda zarobiłem. Tak to się prezentuje. Ogólnie udało mi się tą edycję dwa razy. Mogłem to wrzucić na YouTube'a, niestety nie nagrywałem akurat tego. Dwa razy udało mi się przejść tą edycję na raz, czyli bez żadnego odrodzenia, bez żadnych grzybów. Także no całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę... Zresztą to było na streamach wszystko, więc kto akurat wtedy był, to pamięta. Biorąc pod uwagę, że nie miałem najlepszego kompletu runek, bo najlepszy komplet run to jest oczywiście ucieczka 20%, ucieczka 40%, no i tam powiedzmy klucze po udanej ucieczce, nie? To jest takie najlepsze combo, a ja ani razu nie miałem tego combo, jeżeli chodzi o właśnie te legendarne lochy, które robiłem na raz, a i tak bez grzybków udało mi się je robić. Dobra, lecimy, lecimy. Więc tak wygląda Paladyn, lecimy dalej na szybko, dlatego że za 8 minut się kończy ten legendarny loszek już tak całkowicie i pewnie znikną te statystyki. Tutaj jeżeli chodzi o zwiadowcę, to tak samo, stopujemy loszki, przebrałem się cały. Tak wyglądają moje staty, 25 razy, 1 100 000 000 zarobione, tutaj również dwójeczka, więc no, tak to wszystko wygląda. Tu jeszcze w ogóle poboczne rzeczy muszę porobić, ale to już po legendarnym lochu. I oczywiście tu również pozostałe itemki sprzedawałem do Wiedźmy, bo jeszcze długo, dużo stopowania przede mną. Nekromanta, tak samo, wszystkie itemy powymieniane. Wszystko nowiutkie, wszystko ulepszone razy 10 z tego co widziałem. I statystyki na nekromancie, 19 razy przeszedłem, tutaj jedynka, zobaczcie, tu mi się udało zrobić na raz, bez odrodzenia za grzybki, prawie 700 milionów golda. No i tutaj z racji tego, że jeszcze muszę w strefie mroku ubić 13 piętro po pupila, to sobie jakieś tam itemki z tego co pamiętam, no dawałem na pachołki, nie? Tutaj ich nie sprzedawałem. Dobra, dalej, EU10, na EU10... Przebrałem się na jakimś 280 levelu, coś koło tego. Tu muszę w ogóle buty wymienić, niestety butów nie mam legendarnych, więc muszę jakieś epickie, ale tu mi już dają po 70 stat. Brońkę też wezmę zwykłą, bo mi już daje prawie 90. W każdym razie, no na EU10, no takie przebranie, powiedzmy, no nie do końca, nie w 100% pełne, ale to z racji tego, że w trakcie legendarnego lochu bardzo dużo leveli powbijałem i te legendarne itemy po prostu przestały być aktualne. Zrobiłem tutaj 14 razy loszek, jak widzicie, tu mamy dwójeczkę, prawie 200 milionów golda zarobione, także no tutaj tego legendarnego loszku zdecydowanie mniej porobiłem niż na pozostałych kontach, ale tam głównie robiłem po golda, no jakby wiadomo. Dalej, W50... Również w całości przebrane, jeżeli dobrze pamiętam. Dokładnie tak. Jak widzicie, całe EQ w epikach. No i moje statystyki. Proszę bardzo. 30 razy zrobiłem, więc równiutko. Tutaj też jedyneczka, jak widzicie. No i zebrane złoto 2 miliardy 300 milionów. Co nie jest jakimś zajebistym wynikiem, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że na przykład na takim Paladynie zebraliśmy... Ten, no 2 miliardy, nie? Czyli tylko 30 stat, powiedzmy, więcej na w Magusiu, który no ma 110 leveli więcej. Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, czemu tak jest, ale no, tak akurat ta edycja mi poszła, ale oczywiście zawsze to jakiś goldzik zarobiony. Wojownik, tak samo w 100% przebrany, specjalnie tutaj zmieniliśmy wygląd EQ pod nową brońkę, bo mi się ta brońka bardzo podoba, mogła być troszkę większa, ale generalnie jest gitara. No i co? I tutaj z tego co pamiętam również mamy wszystko nowiutkie. No i statystyki 22, zobaczcie,
Tutaj 8 razy mniej przeszedłem ten legendarny loszek niż na Magusiu, a Golda bardzo podobna ilość. Nie wiem, z czego to wynika, o co tu chodzi, ale jest jak jest. Dobra, lecimy dalej, bo nie ma czasu, na szybciutko wszystko. Bardzik się zbliża do końca stopowania lochów, więc ja tutaj... No mam już 470 prawie drugi level, ja na 480 około będę klikał, więc tutaj nie dość, że wymieniłem wszystkie itemki na sobie, to jeszcze zostawiłem itemki z legendarnego lochu gdzieś tam we Q i będę wymieniał pachołką powolutku, no bo mówię, Bardzik już jest szykowany pod klikanko lochów, które będzie naprawdę niebawem. No i jeżeli chodzi o statystyki, 22 razy, o kurde. Zobaczcie, ile tutaj golda zebrałem. 2 miliardy, prawie 800 milionów. Nie wiem, z czego to wynika. O wiele więcej niż na takim magu. A zrobiłem też 8 razy mniej. Ciekawe to jest naprawdę bardzo ciekawe. Czy tutaj robiłem więcej ultimate'ów, czy co? Nie mam pojęcia. Ale dobra, lecimy dalej. W60 teraz. W60 oczywiście też jeszcze dużo czasu przed klikaniem lochów, dużo czasu do tego, powiedzmy, wydarzenia przede mną, ale w całości przebrany. Pozostałe legendarne itemki szły do wywalenia, w sensie do wiedźmy, żeby zarobić 20 milionów golda za nie zamiast 10. No i statystyki, o tutaj zrobiliśmy dużo w ogóle, 33 razy, chyba najwięcej ze wszystkich kont. No i tutaj też prawie 3 miliardy golda zarobione, też bardzo dużo. I tutaj też... What? Tutaj też mi się udało na raz zrobić? To wygląda na to, że ja 3 razy zrobiłem na raz, a nie 2. Ciekawe. Wydawało mi się, że 2 razy, pamiętałem 2 razy, ale może... Tyle robiłem godzin streamów, tyle robiłem tych legendarnych lochów, że może tak być. Dobra, i na koniec S40. Na S40 niestety nie udało mi się znaleźć drugiej broni. Jedną brońkę wymieniłem, drugiej mi się niestety nie udało, mam starą. No i na S40 nie wymieniałem itemków, dlatego że te itemki mi dawały po około 40 statystyk. Czy to jest dużo, żeby rozmontowywać te, które mam na sobie, w sensie odzyskiwać gemy, dawać te, ulepszać? No nie. Nie jest to dużo, nie do końca, więc ja po prostu wolałem wstrzymać się, te itemki, które zdobyłem podczas tej edycji, dać na pachołki, a sobie wymienić na przykład na urodziny, na kolejną edycję. I wtedy już mi itemki pewnie będą dawały z 80, może nie średnich, tylko generalnie statystyk z 80, no i wtedy już się tutaj całkowicie przebiorę i może wszystko sobie ulepszę razy 20. Bo też chciałbym się wam pochwalić, tu jeszcze na szybko pokażę statystyki, no tutaj 30 razy, zobaczcie, 30 razy na takim levelu i tylko 1 900 000 000 golda zarobione. To są jaja, nie wiem w ogóle z jakiego powodu. Tutaj mi zależało na drugiej broni, niestety drugiej broni nie dostałem, nie udało się, a mówię, pozostałe itemki pozostają dla pachołków. Mi się za bardzo nie przydadzą, bo nie dają jakiegoś ogromnego boosta. Jeszcze mogę się wam pochwalić, że na W50, ale to zaraz, dobra, zaraz, bo mamy tylko minutkę. Dobra, ile razy łącznie zrobiłem legendarny loch? 27 plus tutaj, liczcie widzowie na czacie. Okej, czyli 222 razy. Na wszystkich kontach legendarny loszek zrobiłem, całkiem sporo. No i mówię, pochwalę się wam, że na Magusiu, jako na mojej pierwszej postaci w życiu, udało mi się wszystkie swoje itemy ulepszyć razy 20. Wszystkie moje itemy ulepszyłem razy 20. I mam jeszcze zapas tutaj. No metalu to wiadomo, mam dużo. Kryształu wy nie widzicie, ale mam 668 tysięcy. Także jeszcze jakiś tam zapasik jest. No i mówię, nie dość, że świeże EQ wymienione ledwo co. No to jeszcze mówię, ulepszone razy 20. No i legendarny loszek, jak widzicie, zamknięty. Dobra. Pewnie pomyślicie, że to jest dużo, nie? 222 razy przejść legendarny loszek, no pewnie w chuj. Wiele osób sobie pomyśli, że what? Ja zrobiłem 2, 3, 4, a on aż tyle razy na wszystkich kontach. Nic bardziej mylnego, bo dzisiaj rano Turor wysłał mi screena, ile razy on zrobił na swoim koncie na EU9 legendarny loszek. No i jest to prawie 4 razy tyle, co ja na wszystkich swoich kontach. Ale już wam tego screenka pokazuję. I pokazuję mu
jego... w sensie pokazuje wam jego konto, nie? Po takiej ilości ranów. Dobrze, wejdziemy sobie na EU9. Dlatego, że Turor teraz gra na EU9. Nie wiem, czy pamiętacie, jak nie pamiętacie, to ja wam mówię. W piątek chyba wleciał zresztą odcinek na ten temat. Więc zaloguję się na swoje konto na EU9 na chwilkę. Pyk. Pyk. No i mamy tutaj Turora. Już wam te screenki pokazuję, jak to wygląda. Dobrze, zanim tutaj przejdziemy do postaci Turora na EU9, to co Turor mi napisał? Tutaj jest ogólnie jego podziemie, jak sami widzicie. Tutaj jest jego twierdza, pokazał skarbiec poziom 45. Tutaj jest kopalnia klejnotów 28. I tutaj są jego statystyki z legendarnego lochu. Tak jak wam powiedziałem w odcinku piątkowym, Turor zaczął grać na EU9, zaczął grać... No... Nekromantom, generalnie nekromantom. To już się nie będę rozwodził ponownie na temat tego konta, tej postaci i co tam się dzieje, bo jakby no wszystko mówiłem w tym odcinku piątkowym. W każdym razie gra nekromantom, no i sobie tutaj klikam. Jak widzicie, zrobił legendarny loszek 800 razy. 800 razy, nie udało mu się ani razu zrobić na raz. Zobaczcie, dwójeczkę ma po prawej stronie. 10 368 potworów zabitych. 6 tysięcy, 6,5 zdobytych epickich itemów. No i prawie 6,5 miliarda golda zarobionego. Tak się prezentują jego statystyki. Także ciekawe, ciekawe bardzo. No ale Turor jest tego znany, więc no jakby rozumiecie co i jak. Teraz tak, co mi tutaj Turor napisał? Twierdza i podziemia prawie max, zostały pierdoły, a w podziemiu tylko kopalnia. I zapytałem się w ogóle Turora, jaki jest cel tego nekromanty na tym EU9. Najmocniejszy na świecie i grać sobie nim bez spiny mocniejszej. Takie jedno silne konto doprowadzi do poważnego levela. To mi Turor odpisał właśnie na temat tego nekromanty. Więc tak jak już wam mówiłem w tym filmie piątkowym, Turor tutaj zaczął sobie 24 marca. To w ogóle było chyba chwilę przed tą edycją legendarnego lochu. Nie wiem szczerze mówiąc, kiedy ona dokładnie wyszła, kiedy ona wystartowała. W sumie to mogę sprawdzić, bo to było w czwartek i to było chyba 28, tak? 28 marca wystartował legendarny loch, czyli 4 dni przed Turor założył to konto. No i ma już 340 level, tak wygląda jego twierdza, podziemia, co wam pokazałem na screenach. Cel jest taki, żeby zrobić najsilniejszego nekromantę na świecie. No w takim tempie będzie to tak na dobrą sprawę chwila moment. I przy takiej ilości robionych legendarnych lochów. Tutaj jeszcze możemy zerknąć na statystyki. Mamy 6250 inteligencji i 4000 HP. Gdzie topowi gracze? Topowi gracze tego serwera mają 4600, 3,5, 3700, 3500. Tutaj 4,5, 3,5, 4,5, 3,200. Generalnie no, przegonił by far topowych graczy z EU9, gdzie serwer wyszedł. Kiedy on wyszedł, nawet nie wiem. Gdzieś tutaj, już sprawdzałem zresztą raz, ale nie pamiętam. Ktoś miał w tym. O, 5 stycznia. 5 stycznia. Wyszedł ten serwer, czyli no już w tym momencie 3 miesiące ponad ma. A Turor sobie powiedzmy w te 2 tygodnie no zrobił ich bez bazylinki, nie? A Turor ile ma? 6, 200 i 4 koła. Także nieźle, nieźle. No mówię, w takim tempie na pewno tego nekromantę najsilniejszego zrobi. Zwłaszcza, że nekromanta też wyszedł nie tak dawno, więc chwila moment, nie? Bardzo możliwe, że na urodzinowym legendarnym lochu, o ile oczywiście dotrwa, bo wiadomo, różnie z projektami Turora bywało, o ile oczywiście dotrwa, no to raczej na luzie. Tu itemki mamy poulepszane razy 15, więc też no, jak na 2 tygodnie gry to bardzo, bardzo mocno. No i tyle, nie? Tyle. 800 razy legendarny loszek został zrobiony. Co mogę dodać? Na EU8, czyli na serwerze, z którym notabene nekromanta wychodził, no na przykład... No a, no Turor już ma w sumie mocniejsze staty od moich. I to też dość mocno.
Ale tutaj weźmy sobie najmocniejszego nekromantę na ten moment. To jest chyba ten ziomek. No. Od niego też już z tego co widzę ma praktycznie mocniejsze statystyki. Oczywiście wiadomo, no Turor nie przegoni tutaj levelowo ich. No bo jednak te 3 miesiące, niecałe 3 miesiące dłuższej gry przez pozostałych graczy topowych na tym serwerze, no tego levelowo się nie nadrobi, bo levela się nie da kupić grzybami, w sensie expa. Ale no oczywiście statystyki jak najbardziej można, czy to gryfosmokiem, czy to gemami, czy to właśnie przede wszystkim legendarnym lochem. No, także chora sprawa. Zobaczymy tylko jak długo Turor na tym nekro wytrzyma. Ale no kolejny dość ciekawy i fajny projekt będzie można sobie śledzić.